Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj zrobimy rewelacyjną surówkę z ogórków. Duże ogórki, ogórki szklarniowe, albo takie po prostu duże ogórki polne, papryka i marchewka. I tylko te trzy składniki damy do tej sałatki. Sałatka w słoiki na zimę, naprawdę bardzo smaczna. Ogórków 2 kg, marchewki 1,5 kg i 1 kg papryki. Papryka dobrze by było, gdyby była na przykład mieszana kolorami, tak jak u mnie, żółta i czerwona. Będzie to fajnie wtedy komponowało się w naszej sałatce. W pierwszej kolejności oczywiście co musimy zrobić? Jak widzicie, marchewka dopiero co wykopana z ziemi. Ja ją sobie dobrze umyję, wyszoruję i do tej sałatki akurat wyjątkowo marchewkę obiorę ze skórki. Paprykę oczywiście musimy też dobrze umyć, wydrążyć nasiona ze środka i pozbyć się tej białej błonki. A ogórki też dobrze umyjemy i ogórki też wyjątkowo dzisiaj do tej sałatki obiorę ze skórki. Lecę teraz przygotować sobie wszystkie warzywa i za chwilę Wam powiem, od których warzyw zaczniemy najpierw i co z nimi zrobimy. Ogórki mamy już przygotowane i w pierwszej kolejności właśnie zajmiemy się ogórkami. Co robimy z ogórkami? Ogórki musimy poszatkować sobie na plasterki. Możemy to zrobić na tarce, a możemy zrobić też to w robocie takim, jak tutaj widzicie. Ja właśnie to zrobię w takim robocie, będzie dużo szybciej. Więc zabieramy się za ogórki i zaraz powiem Wam, co z tymi ogórkami zrobimy. No jak widzicie, ogóreczki wszystkie już są w misce. I co teraz zrobię z tymi ogórkami? Jedna duża łyżka soli posypuję i musimy teraz dobrze ogórki przemieszać, tak żeby każdy tutaj kawałeczek złapał tej soli. I w tym czasie, jak my będziemy przygotowywać sobie paprykę i marchewkę, no i oczywiście zalewę do tej sałatki, ogórki puszczą sobie trochę wody, tą wodę sobie później odcedzimy. Także w międzyczasie pamiętajmy z dwa razy jeszcze dobrze to przemieszać. Ok, pierwszy raz wystarczy. Bierzemy teraz się za marchewkę. No to teraz marchewka. Marchewka to już jak widzicie przygotowana, a marchewkę na takich standardowych, można powiedzieć, oczkach albo tak zwanych łezkach. Ja też oczywiście to zrobię w robocie, bo też zajmie mi to naprawdę dosłownie jedną minutkę. No i proszę bardzo, marchewka, jak widzicie, fajne takie wężyki. Odstawiam sobie na bok. Została nam papryka. Paprykę już widzicie, mam przygotowaną, ale paprykę jeszcze pokroję sobie w takie paski. Już Wam pokażę. Mniej więcej 3-4 cm, bo teraz tą paprykę, jak już przygotujemy sobie w takie paski, ścinamy na tych samych oczkach, co ścinaliśmy sobie ogórka. Paprykę dlatego kroję na mniejsze części, żeby te paski później były takiej długości 3-4 cm, nie dłuższe. Oczywiście, jeżeli chcecie, możecie robić sobie większe. No u mnie większe nawet by chyba w maszynkę nie weszły. Dlatego też ja muszę sobie pokroić to na mniejsze kawałki. No to działamy teraz z papryką. Proszę Państwa, jak widzicie, papryka starta, marchewka starta. Wszystko mamy przygotowane. Co teraz zrobimy? Teraz zobaczcie. Widzicie? Jest tutaj trochę wody. Odlewamy tą wodę z ogórków. Wodę z ogórków odlałem. Ja tutaj tych ogórków nie wyciskałem z tej wody. Ja tylko odlałem nadstan tej wody, który tutaj był. Wrzucam teraz marchewkę. Dodaję paprykę. Ale zobaczcie, jakie piękne kolory. A sałatka naprawdę będzie przepyszna. I co teraz zrobię? Wsypuję tutaj czubatą łyżeczkę kurkumy. Teraz odrobina imbiru, ale z imbirem, żebyśmy tutaj nie przesadzili. Dosłownie dwie szczypty. Pół łyżeczki pieprzu. Oczywiście pieprz to już dajemy tutaj pod swój smak. Możemy dać więcej, a możemy dać mniej. I na sam koniec czubata łyżeczka oregano, a nawet możemy dać dwie płaskie. Proszę bardzo. I teraz musimy to wszystko ze sobą dobrze wymieszać. Ja to może zrobię rękoma. Pójdzie mi to sprawniej, bo musimy tutaj dobrze wszystko to połączyć, zanim wlejemy tutaj zalewę, tak żeby przemieszać dobrze te przyprawy, które przed chwilą dodaliśmy. Zobaczcie, jak ona już zaczyna wyglądać, ta sałatka. No będzie przepyszna. No i ja mam przemieszane, odstawiam sobie to na bok. Teraz przygotujemy sobie zalewę, którą tutaj za chwilę dodamy. A zalewę, jaką tutaj zrobię, no gramaturę warzyw już znacie, więc na tyle warzyw, co tam mamy, tam mieliśmy około 2 kg ogórka, tak, 1,5 kg marchewki i kilogram papryki, czyli w sumie mieliśmy 3,5-4,5 kg. Po obraniu myślę, że to wyszło około 4 kg, więc tutaj tej zalewy nam powinno wyjść około trochę więcej niż litr. Litr wody i 100 ml octu spirytusowego, 10%. I ostatnia rzecz, 1,5 szklanki cukru. No ja mam tutaj około 370 ml. Teraz stawiam to na gaz
rozpuszczam cukier, czekam jak zalewa się zagotuje. I jak tylko zalewa się zagotuje, przestudzę ją dosłownie 10-15 minutek, nie ma potrzeby więcej. I zaraz zaczniemy sobie zalewać sałatkę. Zalewa 5, może 10 minut sobie przestygła. Wlewam sobie teraz tutaj wszystko do sałatki. Teraz musimy sobie to wszystko dobrze wymieszać. I jak tylko przemieszamy sobie dobrze sałatkę, nakładamy sobie bezpośrednio do słoików i od razu przygotujemy sobie garnek, w którym to będziemy pasteryzować. Do garka też sobie wlejemy już ciepłą wodę, no bo zalewa jeszcze bardzo ciepła, więc do garka też możemy śmiało wlać ciepłą wodę. Mniej będziemy czekać, aż ta woda w garku nam się zagotuje, ale możecie sobie powąchać, posmakować, tylko uważajcie, bo jeszcze jest gorące. To będzie przepyszne. Napiszecie mi później w komentarzu, jak Wam ta sałatka smakowała, no bo ja jestem przekonany, że będziecie zachwyceni. A odnośnie jeszcze tutaj dawki octu i cukru. Możecie dać więcej octu, mniej cukru, będzie wtedy bardziej kwaśna. Jeżeli zrobicie to, jak dzisiaj ja Wam zrobiłem, ona będzie mniej kwaśna, a będzie trochę bardziej słodka. Także dla każdego coś dobrego. Każdy po prostu musi tutaj dostosować wszystko pod siebie. No ja już mam to przemieszane. Zaczynamy nakładanie w słoiki. Oczywiście słoiki, jakie tutaj będziecie używać, to już wszystko zależy od Was. I pamiętajcie, zawsze postarajcie się przemieszać tak, żeby razem tutaj nałożyć z tym sokiem. Ja nałożę podtąd, a później tą resztę uzupełnię właśnie tutaj tym sokiem, który widzicie. Proszę bardzo, słoiczki mam załadowane, proszę zobaczyć, tak jak mówiłem, do tej wysokości. I tutaj została mi właśnie zalewa. I teraz tą pozostałość zalewy wlewam sobie do każdego słoika pod szyjkę. No, myślę, że starczy mi tutaj na każdy słoik. Zawsze tak wychodzi, więc i tym razem też tak powinno wyjść. Proszę bardzo, no dosłownie jakby wyliczone co do słoika. Tutaj jeszcze podolewamy trochę, bo jak widzicie, delikatnie jeszcze wciąga. Tu na spodzie, jak widzicie, mamy jeszcze ziarenka przypraw, które tutaj dawaliśmy. Pieprz tutaj widzę, więc w każdy słoiczek jeszcze tego pieprzu też tutaj wleję. No, żeby któryś słoik nie był poszkodowany. Proszę bardzo. Pięknie. Tak to właśnie powinno wyglądać. Zakręcamy słoiki i lecimy do garka i zaczynamy pasteryzację. Woda prawie pod samą szyjkę. Wodę wlałem ciepłą, no bo zalewa też była w miarę ciepła. I teraz tak, jak tylko woda się zagotuje, zmieszamy palnik. Delikatnie ma sobie tylko to bulgotać i pasteryzujemy 20 minut. Oczywiście robimy to pod przykryciem. Widzimy się dosłownie za sekundkę, jak już będę miał zapasteryzowane. No i gotowe. Proszę zobaczyć, jak ta sałatka rewelacyjnie wygląda, a uwierzcie mi, w smaku jest po prostu przepyszna. Koniecznie zróbcie taką sałatkę, napiszcie mi później, jak Wam smakowała. Ja jestem przekonany, że będziecie zachwyceni smakiem tej sałatki. I tak jak już mówiłem wcześniej, więcej octu, bardziej kwaśna, więcej cukru, mniej octu, bardziej słodka. Tak jak właśnie ta, którą tu dzisiaj Wam zaprezentowałem. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Zostawcie pod filmem łapkę do góry, zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jesteście nowymi widzami na moim kanale. I oczywiście pamiętajcie o dzwoneczku, który powiadomi Was o moich kolejnych filmach. A teraz życzę wszystkim dobrego bekowania, no i zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia, cześć!